Marek, dzień dobry Państwu. Henryk Mercik, Śląskie Porozumienie Wyborcze jest naszym gościem dziś rano. Dzień dobry. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Panu. Chociaż Śląska Partia Regionalna właściwie w podtytule, ale teraz, jak rozumiem, na plan pierwszy wybija się Śląskie Porozumienie Wyborcze. Znaczy, no, myślę, że to jest taka ważna informacja, bo muszę powiedzieć, że wczoraj cztery śląskie organizacje, regionalne organizacje, bo tak można powiedzieć, regionalne organizacje, zawarły takie porozumienie, takie cztery nogi stołu, można powiedzieć, przy którym można usiąść i rozmawiać. Ja przypomnę tylko, bo żeby nikt nie czuł się tutaj pominięty, że to Śląska Partia Regionalna, Ruch Autonomii Śląska, Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców Województwa Śląskiego i Niemiecka Wspólnota Pojednanie i Przyszłość, kojarzona przede wszystkim z liderem, z Dietmarem Bremerem, który również zajmuje się od lat taką szeroko pojętą, dobrą działalnością charytatywną. Cztery śląskie organizacje regionalne, które doszły do wspólnego wniosku, że podzieleni jesteśmy słabi, to jest pierwsze. I że to, że zostaliśmy podzieleni podczas ostatnich wyborów samorządowych, to też skutkowało tym, że one skończyły się pewnym niepowodzeniem. A to co z was za ugrupowanie, skoro zostaliście podzieleni? Ktoś za was to zrobił? To generalnie różne są czynniki. Ja myślę, że dzielą przede wszystkim jakieś niespełnione ambicje, różne przyczyny. Natomiast trzeba z tego wyciągać wnioski. Powiem tak, nie ma nas tym razem w sejmiku, chociaż wydawało się, że wszyscy się już przyzwyczaili do tej wyjątkowości śląskiej sceny politycznej, bo przez lata, przez 8 lat ta scena była trochę inna niż sceny w innych regionach Polski. To powiem tylko tyle, że trochę wyprzedziliśmy epokę, bo teraz te postulaty, o których mówiliśmy, o decentralizacji państwa, o innej dystrybucji środków finansowych, o konieczności wzmocnienia regionów, wzmocnienia lokalnych tożsamości. O tym wszystkim mówi teraz na przykład Platforma Obywatelska. Myśmy o tym mówili już wiele lat wstecz, jakby no, prolokując to, co się w tej chwili wydarzyło. A co to znaczy, że dotąd dostawaliśmy ochłapy? No, państwo centralne rządzi się swoimi prawami i widzimy, że praktycznie no, każdy produkt, który jest nazywany ogólnie programem dla Śląska, on zupełnie nie wypala, tak? Bo, może temu dacie szansę, bo dopiero się zaczął. Nie, no nie zaczął się wcale, bo to PiS już rządzi ileś lat. Ja zapraszam, no bo tutaj musiałbym zaprosić liderów, tak? Premiera Morawieckiego zaprosiłbym nie do Parku Tradycji w Siemianowicach, pięknie wyremontowanego miejsca, które jest taką perełką w morzu potrzeb i powiedziałbym pewnej zaniedbań. No trzeba by pojechać do Bytomia, tak? Ale też pan pozwolił panu premierze jeszcze słów kilka, będziemy mieli okazję powiedzieć. No. Mówi pan o czterech nogach stołu, to rozumiem, że piątej nie potrzebujecie. Nie. To znaczy myślę, że najważniejsze zdanie tego porozumienia, ja je odczytam, na pewno najważniejsze, to jest to zdanie ostatnie, ostatni akapit. Nasze porozumienie pozostaje otwarte na tych, którzy podzielają te cele i wartości, o których wspominamy wyżej. Apelujemy do wszystkich śląskich ugrupowań, stowarzyszeń o wspólną pracę w obliczu wyzwań, które przesądzą o przyszłości no dobrze, naszego ale regionu. Rozumiem, że myślę, że najważniejszą cechą, to znaczy stół stoi, tak, bo myślę, że zapewniliśmy mu stabilność. Nie jest to gra jednego gracza. Doszliśmy po rozmowach do wspólnych ustaleń. Natomiast najważniejsze jest to, że my jesteśmy otwarci, że zapraszamy i z tego miejsca ja też zapraszam. Nie, ja wiem, ale to, żebyśmy się do przodu posunęli z tą platformą, to żart. I z rozmowami z nią chyba. Nie, to znaczy my generalnie postanowiliśmy poważnie podejść do wyborów parlamentarnych. Nie, ja rozumiem, ale skoro pan mówi, czy państwo mówicie, że Platforma to jest też wasz partner, o którego będziecie być może zabiegali, to ja zacytuję słowa, no nie pańskie, ale sojusznicze. To są ofermy. Z nimi się nie idzie do żadnych wyborów. Tak, no panie redaktorze, pan wspomina dawne czasy. Każdy z nas popełniał pewne błędy i myślę, że i Platforma, i my pewne wnioski wyciągnęliśmy. A to zdanie padło nie w ostatnim, 2013 roku. Jeszcze tak, czyli dwie kadencje sejmikowe do tyłu. I proszę zauważyć, że kolejna kadencja była już zupełnie inna i takie zdania już nie padały. To i ciekawe, nasze rządy panu, że nie padały, ponieważ przegraliście nasze państwo te wybory. Nie, współrządziliśmy, potem całą kadencję współrządziliśmy. Ja nie o tym mówię, mówię o tych ofermach, które oddały sejmik konkurencji politycznej głosem jednego człowieka. Co więcej, z waszego środowiska.
z naszego środowiska. No z tego środowiska, z którym chcecie w tej chwili zawierać koalicję. To znaczy? Mówię o marszałku Kałuży. To jest człowiek, który był po tamtej stronie. Ja nie znam marszałka Kałuży. Nie chciałbym oceniać, dlatego że no, większość ludzi, których znam, mówi o tym czynie, że to jest i korupcja polityczna. Ja rozumiem, tak? Tylko czy nie jest ofermowatością oddawanie władzy w taki sposób? Powiem tak. Myślę, że Platforma w pewnym momencie trochę zapomniała o tym, że jej racja bytu to jest taka racja koalicyjna, szczególnie w regionach. Jeżeli chce się wzmacniać regiony, jeżeli chce się być mocnym w regionach, trzeba bardzo dbać o koalicjantów. No i myślę, że warto do tego powrócić, że trzeba sobie te koalicje budować. Partia rządząca solo to niestety jest PiS. I PiS w takich rozgrywkach, w takich zawodach zawsze wygrywa, bo to jest tego typu konstrukcja, tak? Tam chodzi o to, żeby samemu przejąć władzę i oczywiście, jeżeli wyborcy taką koncepcję kupują, to głosują. Natomiast Platforma ze swoim programem, który teraz zarysowała, programem wzmocnienia regionów i tak dalej, niestety musi szukać tych regionalnych koalicjantów, dlatego że każdy region jest inny. Ja bym życzył sobie, żeby w innych regionach Polski też były takie organizacje jak Śląska Partia Regionalna czy Ruch Autonomii Śląska. Tam te tożsamości są nieco mniej wyraźne niż na Śląsku. Ale powiedzmy, że te tożsamości mogą dla takiej centralistycznej wizji państwa stanowić. Ja wiem. Jaki macie stosunek do mniejszości niemieckiej w tym waszym porozumieniu? Znaczy to jest, myślę, że każdy, kto zna historię Górnego Śląska, wie, że są to ludzie, którzy są stąd i oni tutaj to żyją od wieków. Musicie uważać, bo Ministerstwo Finansów uznało mniejszość za zagrożenie terrorystyczne. No to jest dokładnie to, co powiedziałem. Niestety państwo, centralistyczne państwo, które w tej chwili jest budowane, jest... To nie te mniejszości są zagrożeniem, tylko to centralistyczne państwo jest zagrożeniem dla każdej różnorodności. Premier zagrożeniem bronią, dla każdej to też pańskie różnorodności. Słowa. Wchodzi w szkodę pan premier tutaj? I która jego wypowiedź, a pan tak twierdzi, świadczy o tym, że jest niekompetentny po śląsku? No to generalnie nie rozumie na przykład specyfiki kulturowej, nazywając uparcie śląską godkę, śląski etnolekt gwarą, więc tam myślę, że nie jest przygotowany, albo ktoś go poczytał parę starych publikacji, bo świat poszedł od tamtego czasu znacznie do przodu. Ale wie pan, premier na jedynce ma inne walory. Jego obietnica na przykład jest czymś samospełnialnym. Wy tu nie jesteście w stanie załatwić defilady. No to oczywiście trzeba wyborcom pewne rzeczy tłumaczyć. Na pewno pan premier to, że coś obieca, to wiele rzeczy pan premier obiecał. Miało być 1 000 000 samochodów elektrycznych, proszę wskazać jeden. Miało być Mieszkanie Plus, na razie się w pocie czoła i tak dalej ktoś trudzi, żeby cokolwiek wybudować. Ja nie widziałem przecinania. Miało być 500 plus jest. No to jest, tak, ale w sensie... Panie redaktorze, w sensie socjalnym można obiecać i trzeba, i trzeba dać, natomiast, bo taki jest obowiązek państwa, natomiast w sensie gospodarczym obietnice w ogóle żadne się nie spełniły, a Śląsk czeka na konkretne pomysły gospodarcze. Już wiemy, że górnictwo wcale nie stoi tak rewelacyjnie, jak to nam do tej pory mówiono. Przechodząc przez śląskie miasta, przez Bytom, przez Świętochłowice, przez te słynne Lipiny i tak dalej, przez Chorzów II, widzimy, że gospodarczo świat się tam zatrzymał. Wie pan, być może premier się na górnictwie nie zna, ale ma tu ministra Gawędę, który jest kompetentny, jak mi się wydaje. No to mi się przypomina taka scena z kultowego filmu, co mi zrobisz, jak mnie złapiesz, jak tam dyrektor zakładu PRL-owskiego pyta, prawdę mów i na końcu pada zdanie, naprawdę to nikt nie wie, no i wychodzi, że jest źle. Jeżeli pan premier spyta pana ministra Gawędę, jak jest w górnictwie, to nie otrzyma odpowiedzi, że jest wspaniale, no chyba, że to będzie takie czarowanie. Szczera odpowiedź taka nie może być, więc tutaj jest naprawdę wiele, wiele do zrobienia. Zresztą był tutaj, gdzieś słyszałem wywiad teraz też z panem Markowskim i tak dalej, który wprost mówił, jak to wygląda naprawdę. Co jedną rzeczą jest propaganda, a drugą rzeczą jest rzeczywistość. I ta na Śląsku nie jest wcale różowa, bo Śląsk woła o pomoc. Śląsk został wyeksploatowany, Śląsk został zużyty. Przemysł śląski, kiedyś ultranowoczesny, odszedł już do lamusa, został zużyty, wykorzystany do cna. Ale premier obiecuje, znów to będzie perełka polskiego przemysłu.
No dobrze, no a na przykład proszę to są takie obietnice, proszę spojrzeć. Premier obiecuje, a widzimy na przykład, co się dzieje w Gliwickim Oplu, tak? Zwalnianie kolejnej grupy. Ale też co się w Gliwickich Łabędach dzieje, tam roboty przybywa. No, roboty przybywa i tu znowu pytanie. Ja nie znam się na zbrojeniówce, ale też jak słuchałem fachowców, no to zdania są podzielone, tak? Roboty przybywa, bo remontujemy prastary nawet czołg. Nawet nie są podzielone, właściwie wszyscy fachowcy mówią, że to nie ma żadnego konstrukcji sensu. Konstrukcji radzieckiej, więc W 2000, no to do tego przejdziemy za chwilę, bo Ślązacy znowu będą mogli w spisie powszechnym zadeklarować narodowość śląską. Pan też tak zrobi? Zrobię tak, oczywiście. W 2011 roku było was 850 tysięcy. Nie trafiacie do nich. To znaczy, ja myślę, że scena polityczna jest trochę bardziej skomplikowanym mechanizmem niż takie deklaracje i tak dalej. Ja powiem tak, no, te deklaracje są dla nas bardzo ważne jednak. Czy nie trafiamy? Trafialiśmy, bo myślę, że nasza obecność i współrządzenie województwem w dwóch kadencjach, myślę, że dobre współrządzenie, to jednak jest dowód na to, że mieliśmy dobrą ofertę i ludzie tą ofertę kupowali. Natomiast, czyli to nie jest tak do końca. Natomiast obecność w ogóle organizacji regionalnych w takiej liczbie jak tutaj jest czymś wyjątkowym, czymś myślę niezwykle cennym. Tylko trzeba to po prostu umieć wykorzystać. Znaczy, to jest najważniejsze pytanie, ile za tą czwórką jest głosów? No, liczymy, że sporo. Natomiast generalnie pokazujemy, że nie walczymy solo o jakieś konfitury, jak to się mówi, tak, żeby samemu je gdzieś tam w kąciku zjeść, tylko że to porozumienie pokazuje, że zależy nam na Górnym Śląsku, po prostu nam zależy. Mówi pan, że prowadzicie rozmowy z Platformą, a Związek Górnośląski wie o tym porozumieniu w ogóle? Braliście go pod uwagę? Że wie. To znaczy wszyscy wiedzą o tym porozumieniu i wszyscy wiedzą, że to porozumienie jest absolutnie otwarte. Ja myślę, że Grzegorz Franki, lider Związku Górnośląskiego, może mieć pewien kłopot. I to pewnie jest powodem, że tego Związku Górnośląskiego gdzieś tutaj nie ma. Tego, że Grzegorz Franki, jak wiemy, jest działaczem Platformy Obywatelskiej. A to gadacie z Platformą podobno. No ale to taki trochę, panie redaktorze, konflikt interesów. No z kim by rozmawiał Grzegorz Franki? Sam ze sobą? A bo co, bo za nisko jest, tak? Grzegorz Franki w tej hierarchii? Woli się z kimś wyżej rozmawiać? Myślę, że nie. To Grzegorz Franki musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy chce dołączyć do tego śląskiego porozumienia wyborczego. I tak jak powiedziałem, zapraszamy. Związek Górnośląski zapraszamy szczególnie serdecznie. Jak wiemy, Związek Górnośląski zawsze miał takie kłopoty, żeby jednoznacznie określić tą swoją pozycję polityczną. Być może nie chciał po prostu tego robić, być może teraz też nie chce. Tym niemniej ja mam wielu przyjaciół w Związku Górnośląskim i też bardzo cenię to, co Związek Górnośląski zrobił, to co wspólnie zrobiliśmy. To jeszcze pana muszę ja dopytać. Ja tylko przypomnę, że chociażby studia podyplomowe z wiedzy o regionie, te z RMB Edukacji Regionalnej, to zrobiliśmy wspólnie. Jasne, ze Związkiem Górnośląskim. A niech pan mi jeszcze powie, bo o tym konflikcie też, no konflikcie, no do tych napięciach programowych było głośno. Ślązuki razem przystąpią do was? Rozmawiacie z nimi w ogóle? Proponowaliście im to? Nie, no są zaproszeni, oczywiście, że tak. Natomiast też muszą podjąć decyzję. Ja tutaj z tego miejsca też oczywiście zapraszam. Tak jak powiedziałem, nasze porozumienie pozostaje otwarte na tych, którzy podzielają te cele i wartości. No z pewnością nie jest to zamknięty projekt. Z pewnością liczymy na otwartość tego projektu, na to, że kolejni do nas dołączą. Bardzo liczymy na to. Dobra puenta. Henryk Mercik, Śląskie Porozumienie Wyborcze, był naszym gościem dziś rano. Bardzo dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie.